Otwieram 32. nadzwyczajną sesję Rady Miasta w Ełku. Jest to posiedzenie zwołane na wniosek pana prezydenta w trybie nadzwyczajnym. Nim rozpoczniemy, chciałbym podzielić się z państwem jedną bardzo przykrą informacją. Otóż nasz radny Marcin Przygodziński zmarł 29 lipca. Pożegnaliśmy go 2 sierpnia, w ostatni poniedziałek. Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie chwilą ciszy jego pamięci. Dziękuję bardzo. A teraz będziemy kontynuować porządek obrad, który zaproponował pan prezydent. Stwierdzę wpierw prawomocność obrad. Proszę wszystkich radnych o naciśnięcie przycisku kworum. Jeszcze chwileczkę, dajmy czas. 4 radnych jeszcze się nie potwierdziło swojej obecności. No dobrze. Stwierdzam, że na sesji obecnych jest 18 radnych, 4 jest nieobecnych. Obrady nasze są prawomocne. W momencie, kiedy będziemy głosowali, jeszcze raz sprawdzimy kworum, tak żeby każdy mógł oddać swój głos. Porządek sesji został przedstawiony państwu na piśmie, na zawiadomieniu o zwołaniu sesji. Czy są jakieś uwagi do tego porządku obrad? Nie widzę żadnych głosów. W związku z tym odczytam ten porządek. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 2 punkt, zmiany w porządku obrad. 3 punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku na lata 2021-2034. W punkcie 4, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2021. I punkt 5, zakończenie obrad. Musimy ten porządek przegłosować. Za chwileczkę uruchomimy głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji, proszę przycisnąć przycisk za, kto przeciw, przeciw, kto się wstrzymał, wstrzymał się. Siedemnastu radnych za, 0 przeciwów, 1 radny się wstrzymał, 4 nadal jest radnych nieobecnych. Stwierdzam, że porządek sesji został przyjęty i możemy go realizować. W związku z tym oddaję głos panu prezydentowi, aby przedstawił projekty uchwał, które na tę sesję dzisiaj trafiły. Proszę bardzo, panie prezydencie. Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo, przedłożyliśmy projekt uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z koniecznością wprowadzenia zadania pod tytułem przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Zamkowej w Ełku w
celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników. Związane jest to z tym, że udało nam się pozyskać dofinansowanie, które powinno być rozliczone do 30 listopada tego roku, stąd konieczność wczesnego rozpoczęcia tej inwestycji. Wartość inwestycji to według kosztorysów to 158 tysięcy złotych, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 122 400 zł, wkład własny 35 600 zł. Ta inwestycja ma być realizowana w celu poprawy bezpieczeństwa w tym obszarze, które charakteryzuje się intensywnym ruchem, w szczególności rowerzystów, ale także i pieszych, a także samochodów, które poruszają się drogami. Druga zmiana polega na zwiększeniu nakładów w zadaniu już istniejącym Transgraniczna Społeczność Zrozumienia, czyli związana z budową Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego przy oddziałach zamiejscowych Przedszkola Słoneczna Ósemka i Szkoły Podstawowej nr 9 na osiedlu Konieczki. Pierwsze postępowanie nie wyłoniło wykonawcy, ponieważ kwoty zamówienia, kwoty, które zostały zaproponowane przez zamawiających, przewyższały zamówienie o 550 tysięcy złotych. W ramach drugiego postępowania zgłosiło się trzech wykonawców i tutaj trzeba byłoby dołożyć 85 tysięcy złotych. Proponujemy przesunąć te środki z oszczędności, jakie udało nam się uzyskać w ramach rozbudowy szkoły podstawowej nr 5. Stamtąd proponujemy przesunąć z tych oszczędności 85 tysięcy złotych. I adekwatnie podobne zmiany będą następowały w wieloletniej prognozie finansowej. Uprzejmie proszę o przyjęcie tych dwóch uchwał, które umożliwią realizację obydwu zadań. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję serdecznie, panie prezydencie. Czy radni mają jakieś uwagi, pytania do projektów tych uchwał? Nie widzę. W związku z tym przed głosowaniem projektów uchwał jeszcze raz sprawdzimy kworum, tak jak obiecałem na samym początku. Proszę bardzo o przyciśnięcie przycisku kworum. Wszystko wiesz podobno. Mi powiedzieli tylko, że jest, że części wydane. Część nie, kwestia wyjaśnienia i tyle. Proszę powyłączać mikrofony, jeżeli ktoś ma włączony. Jeszcze trzech radnych nie zalogowało się. Jest to Adam Dobkowski, Piotr Karpienia i Robert Wesołowski. Jeżeli mnie słyszycie, to proszę przycisnąć przycisk kworum. Dobrze, kończymy to sprawdzenie. Stwierdzam, że obecnych jest 19 radnych, nieobecnych 3 radnych. Oczywiście możemy kontynuować i głosować. Jako pierwszą głosujemy projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku na lata 2021-2034. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku? Proszę o przyciśnięcie przycisku za. Kto przeciw? Przeciw. Kto się wstrzymuje? Wstrzymał się. Piętnastu radnych jest za, przeciw 3, 1 wstrzymał się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku na lata 2021-2034. I jako drugą podejmujemy uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2021 rok. I przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2021? Proszę o przyciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw? Przeciw. Kto się wstrzymał? Wstrzymuję się.
18 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęliśmy uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2021. I tak naprawdę porządek obrad został wyczerpany. Ja tylko chciałbym Państwu radnym dwie informacje przedstawić, bo są to dosyć ważne informacje. Pozwolę sobie powiedzieć, iż dnia 27 lipca tego roku wpłynęło do nas, do Biura Rady, zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego względem uchwały Rady Miasta Ełku nr 31307 z tego roku, z dnia 30 czerwca 2021 roku, w sprawie wotum zaufania prezydentowi miasta Ełku. Biuro Prawne Wojewody wystąpiło do nas o zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego. Poprosiło nas o dokumenty dotyczące tego punktu sesji i te dokumenty zostały do wojewody odesłane. No i teraz czekamy na rozstrzygnięcie nadzorcze. I druga sprawa, też bardzo, bardzo ważna. Otóż wpłynęła do nas skarga wojewody warmińsko-mazurskiego w Olsztynie w dniu wczorajszym. Skarga o stwierdzenie nieważności uchwały dotyczącej przyjęcia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców miasta Ełku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2001-2022. Jest to uchwała, która była podejmowana w dniu 26 maja 2021 roku. A więc na najbliższej sesji sierpniowej będziemy musieli odnieść się do tej skargi. Skarga jest wnoszona za naszym pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. To tyle moich informacji, tych najważniejszych. Sesja będzie... Przewodniczący, przepraszam, że tak bez trybu zgłaszania się, ale ja nie mogę od początku sesji w ogóle się połączyć ani ze sesją. Dopiero teraz udało mi się jakoś tutaj przebić w tym programie. Czy ja mogę mieć jedno pytanie w takim trybie jakimś, no nie wiem, nadzwyczajnym, powiedzmy? No proszę. Bo ja nie mogłem zrozumieć, czy to chodzi o to przejście przed mostem, panie prezydencie, jeżeli mogę zadać to pytanie. Przed mostem tam w dół, jak się zjeżdża od Wojska Polskiego, tak? Dokładnie tak. Super, to dziękuję panu bardzo. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym jeszcze chyba w poprzedniej kadencji. Fajnie, że udało się dostać te środki. Dziękuję, że miasto się tym zajęło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jako, że Piotrek się zgłosił w końcu, ja bym proponował, żebyśmy jeszcze raz mimo wszystko stwierdzili kworum. Proszę bardzo nacisnąć przycisk kworum. Dobrze, dziękuję serdecznie. W tej chwili było obecnych 19 radnych, nieobecnych 3. Jako, że wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej nadzwyczajnej sesji, kończę obrady 32. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku. Dziękuję wszystkim za udział w tej sesji. Miłych dalszych wakacji, urlopów, a spotykamy się 25 sierpnia. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.